Jeszcze wczoraj spacerowałem rano z synem i nie ukrywam, że nie spodziewałem się tak szybkich decyzji, a dzisiaj już siedzę tutaj z Państwem i mam przyjemność podjęcia pracy w Igrach Suwałki i podjęcia się tego wyzwania, jakim jest utrzymanie zespołu w pierwszej lidze. Miałem przyjemność tu przyjeżdżać również z drużyną Odry Opole. Co prawda przegraliśmy ten mecz, ale samo widowisko było wtedy bardzo ciekawe. I Wigry wtedy się podniosły i wygrywały. Myśmy wtedy zajęli drugie miejsce w pierwszej rundzie, potem było już różnie, a Wigry się dalej rozwijały. Liczę również na to, że to, co w tej chwili dzisiaj rozpoczynamy, to również początek tej nowej, świeżej drogi. Dużo na pewno do zrobienia, bo nie ma zespołu, który po takiej ilości nieudanych meczy byłby, że tak powiem, monolitem, więc dużo takiej pracy, myślę, mentalnej i walki z każdą godziną, minutą i każdym treningiem, aby się optymalnie przygotować do chyba arcyważnego meczu z Bytowią i to chyba nie podlega dyskusji. Dlatego no, można by tu żartować, szukać różnych takich obiecanek, cokolwiek mówić takiego, żeby pocieszyć. Tak nie, tu trzeba się wziąć do roboty i to już od 11, bo 11 jest zaplanowana jednostka treningowa pierwsza, a druga o 16. Tyle z mojej strony. Ja natomiast, kiedy otrzymałem propozycję współpracy z Wigrami, no pomyślałem sobie, że bardzo miło będzie mi pracować przede wszystkim z ludźmi i z których znam z tych corocznych turniejów, na które tutaj przyjeżdżam pograć sobie na sali. Mówię o turnieju mikołajkowym i bardzo chętnie pomogę temu klubowi, ponieważ wierzę w to, że piłka na Podlasiu jest bardzo potrzebna. Jesteśmy w takim, mówię jesteśmy, bo czuję się już jakby członkiem tej ekipy i tego klubu. I zrobimy wszystko wspólnie z trenerem, ze sztabem, z zarządem klubu, a przede wszystkim ze środowiskiem w Suwałkach, aby utrzymać Wigry w pierwszej lidze, ponieważ na to zasługuje. I nie będziemy mówić, bo słowa nam nie dadzą zwycięstwa, ale zwycięstwo da nam ciężka praca i za chwilę spotykamy się z drużyną. Wczoraj mieliśmy spotkanie z zarządem, dowiedzieliśmy się dużo różnych rzeczy, które zachowamy dla siebie. I chcielibyśmy się przede wszystkim spotkać później już z całym zespołem i tam te sprawy zostaną załatwione. No musimy tchnąć w tą drużynę przede wszystkim nowego ducha, którego gdzieś zabrakło, ale to już jest za nami. Skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na przyszłości. Przeszłość nas nie interesuje i wierzę w to głęboko, że podjęliśmy się tego zadania, bo zostało do końca 7 spotkań. Tak dzisiaj troszeczkę żartowaliśmy w szatni ze sztabem, że pierwsza liga zaczyna te play-off o jedną kolejkę szybciej niż Ekstraklasa, bo Ekstraklasa dopiero za tydzień zaczynała. Nas już czeka to w sobotę i chciałbym przede wszystkim za pośrednictwem mediów zaprosić wszystkich mieszkańców Suwałk oraz okolicznych miejscowości, aby wsparli ten klub, aby wsparli ten młody zespół, ponieważ czasami sama ich obecność na stadionie dużo daje zawodnikom. Ja byłem piłkarzem i wiem, jak sama obecność ludzi na trybunach potrafi zmobilizować zawodników do lepszej gry, do zostawiania na boisku serca, agresji, charakteru i poświęcenia dla klubu przede wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że klub, jak tutaj patrzymy, jak tu siedzimy, warunki są na poziomie ekstraklasy, natomiast sytuacja w tabeli wygląda zdecydowanie gorzej. Czas to zmienić i będziemy się starali, aby w tych 7 meczach wycisnąć zespołu jak najwięcej, aby ci chłopcy pokazali, że potrafią grać w piłkę, a przede wszystkim, że ludzie, którzy tu ich zatrudniali, wykonali odpowiedni ruch. Jedno z tych pytań, na które każdy by chciał natychmiast znać odpowiedź, natomiast przewija się zasadniczo ciągle jeden temat, a więc to chyba jest naturalne. W miarę upływu czasu, jak liga trwa, jedni wygrywają i czują swobodę gry na boisku i wygląda to coraz lepiej, nagle zawodnicy sami nie wierzą, że tak dobrze grają.
niestety działa to w dwie strony. I w momencie, kiedy zespołowi nie idzie, najkrócej mówiąc, to często jest tak, że potem każde podanie człowiek analizuje, nie chce być odpowiedzialnym za to, obłacza się odruch obronny, co powoduje, że jest niepewność na boisku poszczególnych zawodników formacji całego zespołu, a co za tym idzie, kończy to się porażką, bo potem jeden błąd, jedna sytuacja i ta składowa, o której ci najwięksi mówią, bo możemy się tu powołać na wielu wielkich trenerów, którzy mówili zawsze, że ten mógł szczęścia, a on też nie leży dzisiaj po stronie postępowania Suwałki, analizując poszczególne mecze, wiemy, że tam trochę karnych mogło być odgwizdanych, mogło to odmienić losy meczu, a co za tym idzie i tą mentalność zawodników. Ale też, no nie ukrywajmy, no trzeba się skupić na tym, w jaki sposób w tej pierwszej lidze w tej chwili grać, a więc czy aby sposób gry Wigier, który chce być kreatorem gry, chce tworzyć akcje, chce dużo czasu poświęcić posiadaniu piłki. Pytanie brzmi, czy to jest rozwiązanie na dzisiaj, aby w pierwszej lidze zdobywać punkty. Dużo takich pytań się nam nasuwa i ja myślę, że łatwiej będzie na nie odpowiadać z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną jednostką treningową i to antidotum na sobotę przygotujemy, czy ono będzie skuteczne, życie pokaże. Ale ja wierzę, że zespół na pewno wyjdzie zmotywowany i będzie chciał coś udowodnić. Jest dużo młodych piłkarzy, wszystko jest przed nimi, a więc oni też szybko potrafią zapominać. To też wierzę, że zapomną o tym, że co było złe za nimi, gruba kreka i wierzymy się do roboty. A w sobotę jest szansa udowodnić, że możemy zdobywać punkty w pierwszej lidze. Te reaktywacje tych klubów, ja tu mówię o Wiśle Kraków, ale przede wszystkim o Stomilu Olsztyn. Widzimy, że jak oni byli głęboko gdzieś tam z tyłu i potrafili się wykaraskać. My w takiej sytuacji jeszcze nie jesteśmy, to też nie ma co dramatyzować. Jest źle, ale nie jest tak, że coś zależy od innych. Wszystko zależy od tego, jak będzie grała drużyna, jak ci chłopcy zareagują na te propozycje, które otrzymają od trenera i ode mnie, bo taka jest nasza rola. Otrzymaliśmy jasny przekaz od zarządu klubu, aby zrobić wszystko jak najlepiej. Najwięcej dać tej drużynie, żeby oni zrozumieli, że czasami no, my za nich na boisku nie wyjdziemy. Oni dostaną od nas taką pomoc, z której albo skorzystają, albo tak powiedziałem, albo wrócą do swoich klubów ci, którzy gdzieś tam byli i będą musieli walczyć o swoje w innych klubach. Natomiast tutaj dzisiaj i na tą chwilę tylko i wyłącznie liczy się ciężka praca, bo to jest najważniejsze. Tej ciężkiej pracy nie może zabraknąć w tej drużynie. Nie chcielibyśmy widzieć zespół, który nie walczy, bo umiejętności każdy zawodnik posiada, ale natomiast nie chcielibyśmy zobaczyć, żeby zabrakło serca, bo po to ludzie przychodzą na boisko, na trybuny, przepraszam, aby widzieć zespół walczący o każdy metr boiska i z taką świadomością będziemy chyba przystępowali do dzisiejszego pierwszego treningu. Na pewno. Ja mogę powiedzieć tylko za siebie. Ja jestem na razie jestem tutaj do końca sezonu. Tak się umówiłem z zarządem klubu i na razie przy tym zostaję. Dla mnie liczą się tak zwane cele krótkoterminowe, a najbliższym jest sobota. Potem będziemy myśleć o kolejnych meczach. Nie chcę informować o terminach, bo tam mamy niespodziankę dla drużyny. Mam na myśli święta i związane z nim mecze. Natomiast tutaj życie przyniesie rozwiązania. Gdybym obwarował jakimiś punktami w kontrakcie to, że gdy mi się uda, to coś, nie. To samo odczucie mam. Ja lubię wyzwania. Przyjechałem ze Śląska, wczoraj zrobiłem 560 km w jedną stronę, żegnając się, po prostu przybijając piątkę z rodziną i pojechałem, bo czuję, że jest coś do zrobienia fajnego. A klimat Wigier Suwałki jest bardzo zbliżony do klimatu Odry Opole, rozwoju Katowice, takich klubów, które są bardzo rodzinne. Bardzo rodzinne. I jest mi blisko, do Wigier już tak daleko. Stąd też czułem się w obowiązku, aby pomóc i dlatego wierzę, że wspólnymi siłami tu razem z Markiem i ze sztabem, drużyną i zarządem, który wczoraj udowodnił, jak bardzo im zależy, tyle szczerości w tym było i determinacji i wsparcia, że wierzę, że wspólnymi siłami dla Suwałk tą pierwszą ligę utrzymamy. No tak, nawet się tak zdarzyło, że Artur pierwszy do mnie zadzwonił, także Arturowi też leży na sercu klub i to nie podlega dyskusji. On tu też spędził piękne chwile, myślę, też dużo dał od siebie klubowi. My mamy podobne wychowanie, bo jesteśmy tak naprawdę, tak jak pan zauważył, z jednej miejscowości, a mogę sobie powiedzieć, że w odległości 200 metrów są nasze miejsca zamieszkania.
Więc tak się złożyło, że na terenie Śląska dwóch trenerów z poziomu UEFA Pro, przy okazji jakaś reklama, jest tak blisko siebie w małej miejscowości, gdzie do jeszcze niedawna nie było boiska pełnowymiarowego, a Ruch Radziąków prześwięcił triumfy w Ekstraklasie. Ale wychowuje piłkarzy, wychowuje trenerów, to znaczy się, że na tym Śląsku nie jest tak źle. Ale tak jak mówię, Artur jasny przekaz również dał, że na pewno warto i na pewno jest to realne. Ma rozeznanie, zna tych chłopaków, na pewno będzie też wsparciem, choć ma zupełnie inne cele dzisiaj w pierwszej lidze, ale kto powiedział, że Stal Mielec nie może zrobić awansu do Ekstraklasy, a my utrzymać Ligę Sulowki. Wie pan co, grabarze nieźle sobie żyją na tym świecie, no, ponieważ mają cały czas robotę i każdy chyba szanuje swoją pracę i przychodzą tutaj do Suwał zarówno jak i trener. Wiemy na co się piszemy. Tutaj możemy tylko zyskać. Stracić, każdy zawsze w życiu coś może stracić. Natomiast ja wychodzę z założenia, że wolę myśleć, że coś zyskam, a nie stracę. Bo jeżeli miałbym myśleć negatywnie, że coś stracę, to bym tu w ogóle nie przychodził. Mówię, no my za zawodników nie wyjdziemy na boisko. To oni będą tym elementem kluczowym do osiągnięcia sukcesu. No. W ich głowach i nogach jest. My muszą tylko skorzystać z tego, co będziemy chcieli im przekazać. Nic więcej. No dużo młodzieży. Na pewno to jasne jest, że jak młodzi piłkarze grają, no ta ich forma sportowa często jest chimeryczna, ale też potrafią się podnieść bardzo szybko, bo nie mam jeszcze tej analizy zysków i strat, to co pan wspomniał, czy brać mi pod uwagę ryzyko, jakie jest, że można się nawet potem nazwać grabarzem. Dobrze pan to powiedział, bo na tym nawet nie pomyślałem, także no, ja nie biorę tego pod uwagę w ogóle, także tutaj to wszystko ci zawodnicy muszą również czuć, a szczególnie ci młodzi. Oni bardzo szybko zareagują pod warunkiem, że da im się to wsparcie w tym momencie. I tutaj jestem daleki od tego, że do niedawna w klubie się źle działo, że ten źle pracował, poprzedni. Nie, nigdy w życiu. Po analizie tego, co zespół robi, można powiedzieć, że ta praca była bardzo profesjonalna i nie podlega dyskusji. No, często tak jest w sporcie, że nie ma się na to wpływu. Tak jest już. Natomiast my jesteśmy tą świeżą krwią, która ma dać tą szansę. To jest ten kolejny antybiotyk. A na tym będziemy się zastanawiać, wie pan? Jeszcze będziemy się zastanawiać nad tym, jak to wszystko uporządkować, ale myślę, że tu z trenerem znajdziemy rozwiązanie. Natomiast no ja zawsze jestem za tym, że decyzja trenera, który ja zawsze sobie szanuję i jestem lojalny względem swoich poprzedników, kolegów, tych, którzy mnie zastępują, więc tutaj decyzja trenera była jasna i nie ma o czym mówić, natomiast no, wszyscy są ludźmi i kurczę, no przecież morderstwo nie zostało popełnione, kara jakaś jest, no zobaczymy, daleki temat, ale myślimy o nim, jest w notesie jako jedna z ważniejszych spraw. Każdy zasługuje na szansę, natomiast czy tą szansę otrzyma, to będzie zależało od tego, jak będzie w dalszym ciągu funkcjonował w tej grupie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Przyjęło tak się w Polsce, że jak przychodzi nowy trener czy dyrektor, to wszystko zamiata się pod dywan i okej, się jedzie, co nie? No, czasami jednak trzeba mieć pewne zasady takie tak w życiu, w którym się człowiek kieruje i trzeba tych zasad się trzymać, bo jeśli się postąpi inaczej, to raczej to nie jest niewesoła. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że czasami tak było, że się przewracało zawodnika, on dostawał sygnał na jeden mecz, a później robił to samo i znów rozwalał grupę, a więc ja mam jednak bardziej takie doświadczenie praktyczne, aniżeli to, co się pisze w książkach. Akurat ten Engel w jednej książce napisał, że czasami lepiej rok za wcześnie wyrzucić czarnowcem niż jeden dzień za późno. No. Z tym jest różnie. Natomiast tak jak mówimy, no, wszyscy są ludźmi, to trzeba zdiagnozować. Nie silimy się na bycie mędrcami, którzy w ciągu jednej doby wszystko opanowali, każdego z nich znają i wiemy, co każdemu zadziała. Można widzieć 100 meczy, a się wejdzie do szatni, są zupełnie inni ludzie. Ronaldo w telewizji Gladiator, a się go na żywo widzi, to jest chłopczyk szczuplutki, fajnie wyżyłowany. Taka jest prawda, nie? I bardzo pracowity. Też wygląda tego byka, a tu szczuplutki mężczyzna, tylko że wysoki, nie? Także z tym jest różnie, ale tak jak mówię, na żywo jest zupełnie inaczej, proszę nam wierzyć. Nie boimy się tego tematu, żeby nie mucić słomy, że tak powiem, po śląsku, to bierzmy się do roboty.